Cześć, witajcie. Wczoraj dotarłem tutaj do tego domku. Była już późna noc, więc po prostu położyłem się spać. Temperaturę w domku mamy 3 stopnie Celsjusza. Więc pasuje teraz się ogarnąć, rozpalić w piecu, przynieść wodę i lecimy na śnieg. Tutaj mam studnię, teraz trzeba się do niej dostać. Teraz jeszcze trochę drewna i możemy zaczynać dzień. No ale tu nie będzie tak łatwo. Jest drewno. Dobra, rozpalamy. Panuje tutaj spora wilgoć i nie do końca chce się ten piec tutaj rozpalić. No ale zaraz myślę, że złapię. No i wreszcie udało się rozpalić. Więc zaraz powinno być cieplej w domku. Czas na śniadanie, a potem idziemy w teren. Śniadanie gotowe. Myślę, że pora się wreszcie przedstawić. Ja jestem Wojtek, witam na kanale Dziki Zew. Zaczynamy w zimie, więc będziemy się skupiać teraz na zimnie. Pójdziemy do potoku się wykąpać, pokażę wam jak zacząć morsować, a jutro będę chciał wejść na Babią Górę w shortach. A na śniadanie dzisiaj jem jajka sadzone, do tego tłuste wędliny, dokładnie to jest podgardle wędzone oraz wędzony boczek. Tutaj mam takie pieczywo zrobione z twarogu i z jajek. Natomiast tutaj przygotowałem sobie w domu pasztet z wątróbki i serc drobiowych. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego chleba. Jest zima, więc jestem w ketozie, to znaczy wprowadziłem swój organizm w metabolizm spalania tłuszczów, a nie cukrów. Dlatego nic, co zawiera węglowodany w większej ilości, się tutaj nie mogło znaleźć. Ketoza na pewno ułatwia obcowanie z zimnem. Też przy długim dystansie, który będę musiał pokonać jutro wchodząc na Babią Górę, lepiej sprawdzą się tłuszcze jako paliwo niż cukry, ponieważ dłuższy dystans jestem w stanie pokonać zjedząc z tu w domku obfite śniadanie tłuszczowe, niż gdyby to miało być śniadanie węglowodanowe. Będę chciał nic nie jeść w czasie całej trasy, więc na pewno to będzie na plus. Smacznego! Śniadanie zjedzone, ręcznik jest, kilof przygotowany, gdyby na potoku okazało się, że jest lód. I idziemy się kąpać. Przed użyciem skontaktuj się z lekarzem, gdyż zimno niewłaściwie stosowane może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu. No, pięknie. Tutaj jest taki mój mały ośrodek spa. Zobaczcie. Tu jest zbudowana tama. Trochę wody się nazbierało. No to będziemy się kąpać. Wchodząc do wody, nieważne czy robicie to pierwszy czy kolejny raz, polecam wejść bez butów neoprenowych, bez rękawic, bez czapki i polecam zanurzyć się całkowicie albo chociaż po szyję. Dlaczego? Im szybciej zanurzycie się całkowicie, tym łatwiej będzie wam później zanurzyć się kolejne razy. Warto przełamać sobie ten strach i zrobić to raz, a porządnie. Wiele osób, które zanurza się tylko po klatkę piersiową czy nawet po pas, później przez wiele lat ma problem, żeby zanurzyć się jeszcze głębiej. Po prostu powstaje taka blokada w głowie, że zanurzamy się tylko do określonej głębokości, potem już się nie da. A to jest tak naprawdę kwestia przestawienia pewnego trybiku w głowie. Też jeżeli będziecie wchodzić, wasz mózg będzie wam
cały czas dawał sygnały, żeby stamtąd uciekać. Czyli włączy się prawidłowo ten mechanizm walcz albo uciekaj. Tutaj właśnie włączy się od razu silna chęć ucieczki, wyjścia z tej wody. Natomiast trzeba się przestawić w tryb walki, zanurzyć się, a później rozluźnić. Taki mądry w teorii jestem, teraz trzeba tu wejść. No, ciepło nie jest. Pamiętajcie też, że jeżeli wejdziecie już do wody, to wasz oddech nagle zacznie gwałtownie wzrastać. Trzeba go szybko uspokoić. Polecam oddychać głównie nosem i wydech zrobić dwa razy dłuższy niż wdech. Wtedy powinno wszystko się ładnie uspokoić. Pierwsza faza jest dość nieprzyjemna i będziecie czuć zimno, ale później już będzie dobrze. No to nurkujemy. 3, 2, 1. No i co złe, to już minęło. Teraz możemy sobie posiedzieć. Możecie też zrobić całkowity reset. W zasadzie wiele osób mówi, że najtrudniej jest im zanurzyć głowę. Natomiast ja uważam, że głowa akurat jest jedną z najłatwiej zanurzalnych części ciała, a strzał dopaminy i endorfin po zanurzeniu głowy jest warty, by to zrobić. 3, 2, 1. Trochę mnie tu wypycha z dna. Więc zrobimy to w ten sposób. 3, 2. No i już po tej krótkiej chwili jest mega przyjemnie, więc nie jest tylko siedzieć i się relaksować. Jak długo siedzisz w takiej wodzie? To już zależy od każdego z was indywidualnie. Na początku na pewno nie polecałbym jak najdłużej i też nie polecam liczyć i za każdym razem przedłużać czas siedzenia w wodzie, bo naprawdę jest dużo różnych czynników, które wpływają na to, jak długo jesteście w stanie danego dnia we wodzie wytrzymać. Więc należy po prostu słuchać swojego organizmu. Jeżeli czujecie, że naprawdę jest wam już zimno i nie jesteście w stanie dłużej wytrzymać, no to po prostu wyjść. Naprawdę nie ma się co tutaj porównywać z innymi, tylko słuchać własnego organizmu i uczyć się i naprawdę wczuwać w to, co w bodźce wszystkie, które i sygnały, które daje wam wasz organizm. Na pewno jeśli zanurzycie się całkowicie, to wasz czas przebywania w tej zimnej wodzie będzie krótszy niż osób, które są zanurzone tylko po pas albo tylko po kratkę piersiową, więc tutaj też musicie wziąć na to poprawkę, że jeżeli pójdziecie kiedyś na spotkanie grupy morsowej i zanurzycie się całkowicie, to krócej w tej wodzie wytrzymacie niż osoby, które stoją tam z rękami w górze, w czapkach i rękawiczkach, plus jeszcze mają na nogach neopreny. Dobra, już mi wystarczy tego chłodzenia. Teraz przy ubieraniu polecam wyjść, szybko wytrzeć korpus i od razu założyć coś na górę, a potem zająć się resztą ciała. Przyjemnie. Dobrze mnie przewróciło. Najgorzej jest stopy. Potrafią one bardzo mocno skostnieć, ale później bardzo szybko to wraca do normy. Szczególnie jeśli macie już jakiś staż w takich kąpielach. Kilo się nie przydał, lodu nie było. Więc niepotrzebnie go wziąłem. Po takiej kąpieli może wam się uruchomić termogeneza drżeniowa, czyli będzie was po prostu telepać. Natomiast po chwili powinno się wszystko
uspokoić. Jest to zupełnie normalna, naturalna reakcja. Tak naprawdę termogenezy mamy dwie. Ta drżeniowa, czyli ta trzęsawka, i termogeneza bezdrżeniowa, która polega na generowaniu ciepła do wewnątrz. Trochę trudno mi jest zdania sklecić po tej kąpieli. Za chwilę wam o tym opowiem, jak dojdę do domku. Dobra, dotarłem do domku. Mam nadzieję, że ogień w piecu nie zgasł i woda, którą nastawiłem, będzie ciepła, żebym mógł sobie zrobić herbatę. Jest, cieplutka woda. Dobra, no to herbatka. No, ciepła herbatka gotowa. Jeszcze mnie trochę trzęsie. No ale postaram się wam opowiedzieć o tej termogenezie. O tej termogenezie. O co w niej chodzi. To jest właśnie termogeneza drżeniowa. Mimowolne skurcze mięśni, które mają za zadanie wygenerować ciepło przy nadmiernej jego utracie poprzez czynniki środowiskowe. W ten sposób organizm broni się przed wychłodzeniem. Te skurcze, które teraz mam, jest to, jak mówiłem, coś zupełnie naturalnego. Zaraz to przejdzie. Szczególnie, że daję teraz organizmowi dodatkową dawkę ciepła w postaci tej gorącej herbaty. I za chwilę idziemy przetrzeć szlaki w stronę Babiej Góry, bo odcinek do przełęczy Krowiarki, który muszę pokonać, podejrzewam, że jest w ogóle nieużytkowany o tej porze roku. I żebym jutro miał łatwiej, to dziś sobie tam przejdę. Zobaczę, jak to wygląda. To zobaczę na chwilę i to podpierzymy. Sprawdzę jeszcze, ile stopni. No, nie jest źle. 6 albo 7. Także trochę jest cieplej niż rano. Rano, przypominam, było tylko 3 stopnie. No.